Szanowny panie przewodniczący, drogie koleżanki i koledzy radni. Ja może powielę pytanie mojego kolegi Mirka Mazura, ale panie Jakubie Chełstowski, marszałku województwa śląskiego, gdzie pan jest? Czy tak się pan boi pytań radnych opozycji, że pan boi się przyjść tutaj na salę i z odpowiedzialnością marszałka województwa śląskiego odpowiedzieć na pytania, które radni Sejmiku Województwa Śląskiego chcą panu zadać? Jak pan zarządza tym województwem, skoro pan się boi odpowiedzialności i nie ma tej odpowiedzialności? Między innymi za jedną z najważniejszych spółek Samorządu Województwa Śląskiego, Fundusz Górnośląski, gdzie 92% udziałów ma województwo śląskie. Gdzie jest nadzór właścicielski? Jesteśmy tutaj, na tej sali, szanowni państwo, my radni Sejmiku Województwa Śląskiego, żeby zadać te pytania, a marszałek zniknął. Powiem jeszcze jedno. Szukałam marszałka przez 2 dni. Byłam w gabinecie, marszałka nie było. W tym urzędzie jest tylko domofon, który odpowiada, że jest niedostępny. A teraz wracając do pytania, nie wiem, kto odpowie mi na nie, ale mam następujące pytanie. Kto zadecydował o tym, że Fundusz Górnośląski będzie zajmował się projektem Śląskie dla mieszkańca? To jest moje pierwsze pytanie. Kto nadzorował ten projekt? Kto go kontrolował? I czy projekt został już zamknięty? A kolejne pytanie mam, panie dyrektorze, do pana. Proszę nam powiedzieć, o czym była notatka od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którą pan otrzymał 27 lipca i na podstawie której rekomendował pan walnemu zgromadzeniu odwołanie prezesa Funduszu Górnośląskiego. Chcemy poznać jako radni szczegóły tej notatki i bardzo proszę o przedstawienie jego treści. Dziękuję.